Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy stając się człowiekiem, Chrystus przestał być Bogiem? Czy Chrystus przestał być Bogiem, stając się człowiekiem? Odpowiedź jest negatywna. Nie. Stając się człowiekiem, Chrystus nie przestał być Bogiem. On był nim od zawsze. Jest nim nadal. I będzie nim po wszystkie dni. Jest to prawda absolutna. Bóg jest wieczny i nie może przestać być Bogiem. Kolosan 1,19 mówi nam o tym, między innymi. Kolosan 1 rozdział. Werset 19. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w Nim mieszkała wszelka pełność. Oraz Kolosan 2,9. Gdyż w Nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie. Anioł Pański w Starym Testamencie jest Jezusem przed Jego wcieleniem. Czytamy o tym w 1 Mojżeszowej, 22 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 11 do 12 wersetu. Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziął barana i złożył go, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie. Czyli widzimy wyraźnie. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział. Od 2 do 6 wersetu. Wtem ukazał się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje i bał się bowiem patrzeć na Boga. Czyli wyraźnie widać, jeszcze Sędziów, 5 rozdział, 23 werset. Księga Sędziów, rozdział 5, werset 23. Przeklnijcie Meroz, rzekł anioł Pana. Przeklnijcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. I też Sędziów, 6 rozdział, 11 do 22 wersetu. Pewnego razu przyszedł anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami,
to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej i uczyń tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I kolejne miejsce, Sędziów, 13 rozdział, 3 werset. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej, oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten oto od urodzenia będzie Nazrejczykiem Bożym. I zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swojego męża tak. Przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego. Niesamowity bardzo. Nie zapytałam go skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Tylko rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, a teraz nie pij wina, ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazrejczykiem Bożym. I nie ukazywał się już anioł pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł pański. Jahwech Starego Testamentu to Jezus Nowego Testamentu. Jahwech jest pierwszy i ostatni, jak czytamy w Izajasza 41 rozdział. Czwarty werset. Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i ja też będę z ostatnimi. Izajasza 44:6. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I następne miejsce, Izajasza 48, 12.
Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy i ostatni. I takim też jest Pan Jezus Chrystus. Czyli widzimy to w objawieniu, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział objawienia, werset 17. A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jak martwy i włożył prawą rękę swoją na mnie, mówiąc mi: nie bój się, jam jest pierwszy i ostatni. Także objawienie, drugi rozdział, 8 werset. I do anioła zboru smyrneńskiego napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył. Także Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 13 werset. Objawienie Jana, 22 rozdział, 13 werset. 22, 13. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Jan utożsamia Jezusa z Jahwech, o czym możemy przeczytać w Jana, 12 rozdział, 40 werset. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczyma i nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego i mówił o nim. I Izajasza, 6 rozdział. Izajasza, 6 rozdział, od 1 do 5 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem i rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Czyli widać wyraźnie, że te słowa z Jana, 12 rozdział, 40 werset, są dowodem na to, że apostoł Jan utożsamiał Jezusa z Jahwech.